Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek, a to jest kolejny odcinek z cyklu szkoleń w Airport Sim, czyli w symulatorze obsługi naziemnej, samolotów na lotnisku. I uczymy się, dzielnie się uczymy, to już nie wiem, który to będzie, 8., 9. odcinek z cyklu właśnie szkoleń z tej obsługi. Dziś na nasz tapet wchodzi rękaw lotniczy, także to potężna konstrukcja, jak dla mnie potężna, nie wiem, może dla was nie, dla mnie to takie zawsze jak te rękawy to takie budziły, może nie podziw, ale no jakiś taki, takie coś, bo jednak to jest duże, długie, jeszcze tym sterować, jak tu podjechać do samolotu, no i dziś tego się nauczymy, także jeżeli wam się nie chce tego przechodzić, jeżeli nie macie na to czasu, chcielibyście już od razu grać, zapraszam na ten odcinek. Nauczycie się właśnie obsługiwać taki rękaw razem ze mną, bo ja jeszcze tego też nie robiłem. Jestem sam ciekaw, jak mi pójdzie. No to jedziemy z tym. Dzisiejsze szkolenie nauczy cię operowania rękawem lotniczym terminalu pasażerskiego, czy czymś takim. Rękawy lotnicze są ruchomymi obiektami, których jeden koniec jest na stałe połączony z terminalem, a drugi łączy się z samolotem, by utworzyć most pozwalający pasażerom na bezpieczne przejście z terminalu do samolotu. I na odwrót. Rękawy lotnicze są najpopularniejszym środkiem transportu pasażerów na dużych i średnich lotniskach. Nie przedłużajmy już. Wejdź po schodach do rękawu lotniczego. Którego? Tego. No, w Łodzi nie mamy rękawów, niestety. Mamy tylko schody i to jeszcze nie takie schody, jak tam, co uczyliśmy się w jednym z poprzednich odcinków, tylko schody takie ciągnięte wózkiem. Teraz omówimy konstrukcję tego urządzenia i sposób sterowania nim. WSAD, podniesienie, opuszczenie, Enter, potwierdzenie połączenia. No to taki prosty standard. No dobrze. Jedziemy. Większość rękawów lotniskowych jest podzielona na trzy części. Przepraszam. Okej. Okay. Pomost łączy resztę rękawa z terminalem i zawsze kończy się elementem wspierającym. Okej. Okay. Teleskopowy pomost wydłuża się lub skraca w zależności od potrzeb operatora. Okej. Okay. Na końcu jest rotunda, która pozwala na dopasowanie do samolotu dzięki możliwości obrotu wokół własnej osi. Super. Pod rękawem lotniczym jest mechanizm, który podnosi cały pomost, a na poziomie ziemi znajdują się koła, które przesuwają rotundę części teleskopowe pomostu. Teraz omówimy układ sterowania. Dobrze. Na panelu zobaczysz ekran wyświetlający koła rękawa lotniczego, pokazują one relatywną pozycję kół w stosunku do rotundy. Pewnie to. Nic nie mogę dalej robić jeszcze. WSAD. Dobra. Możesz kontrolować obrót tych kół oraz ich ruch do przodu i do tyłu za pomocą sterowania wyświetlanego na ekranie, czyli tradycyjnie WSAD-em. By obrócić rotundę, użyj przycisków wyświetlanych na ekranie QE. Dobra. By podnieść lub opuścić kabinę, użyj przycisków wyświetlanych na ekranie, czyli kursory. Dobrze. Teraz już wiesz, jak sterować rękawem lotniczym. Przejdźmy do łączenia go z samolotem. Musisz ustawić rękę w taki sposób, by próg platformy był na poziomie metalowej płytki pod drzwiami z samolotu. Drzwi obok ciebie muszą być dopasowane do drzwi samolotu. Podobnie jak w pojeździe schodowym, zielone światło zacznie migać, gdy będziesz w odpowiednim miejscu. Wtedy możesz wysunąć zadaszenie w stronę samolotu. Ok. No dobra, mogę tu się jakoś obracać? Tak się steruje, dobra. A tak obracamy rotundę. Dobra, ja mogę z zewnątrz? Mogę. Tak się wydłuża w ten, dobra. Tu się kółka obraca. Okej. Dobra, ale spróbujmy to zrobić ze środka. Dobra, obniżmy.
odkręćmy. Ja tu się nie mogę obkręcać, w ogóle kamerą chyba. Weźmy, obróćmy koło. Dobra. Chyba coś nie wyszło, jak to wygląda w ogóle. Nic nie mogę tutaj. Kurde. Słabo. Nie miga ta kontrolka, więc... Czy ja dobrze to robię? Nie miga mi ta ikonka. Kurde. Czekajcie, ja tu jeszcze sobie obrócę. Wyjdźmy na zewnątrz. Ale czemu ja nie mogę tu sobie kamery obrócić teraz? Szkoda, bo bym chętnie tu podejrzał. Dobra, wejdźmy z powrotem. No i spróbujemy po prostu. Kurde, to nie jest takie proste. To nie jest takie hopę siupę. Jak zrobię enter? Pokaż jeszcze tablet. Podłącz rękaw. No. To jeszcze niżej. Nie. Chyba, że ja muszę, może te, dobra, zrobimy inny teraz, bo ja nie wiem, w którym miejscu, czy ja te drzwi na przykład nie powinienem mieć tutaj, w tej szybce. A zróbmy tak, kurde, nie, bo ja już, nie wiem, zbaraniałem, jak tutaj to działa. Kurde, to naprawdę jest ciężko sterować tym. Podziwiam tych tutaj magików. O! Czy to musi być tak mniej więcej w ten sposób? Dobra. Enter. Robi się tutaj już rękaw. Aha, bo on się, jak widać, cały, tak, dobra. Czy to musi być tak wyśrodkowane? Świetnie, załoga kabiny otworzy teraz drzwi. No, zrobiła to. Pasażerowie wkrótce zaczną przemieszczać się pomiędzy pokładem i terminalem. W celach szkoleniowych pominiemy ten etap i przejdziemy od razu do odłączenia rękawa. Dobrze. Gdy wszyscy pasażerowie zejdą, a nowi na niego wejdą, załoga zamknie drzwi. Wtedy naciśnij wyświetlony na ekranie, by wysunąć pomost. Wysunąć! No tak, bo teraz potwierdzamy i... Dobrze, to jest zamknięte. Ja robię Enter. No i co? I teraz odsuwamy. I pewnie musimy gdzieś tutaj... Po każdej operacji rękaw lotniczy musi powrócić na wyznaczone miejsce postojowe, które teraz jest podświetlone. No właśnie. No dobrze. Tylko jak ja mam zobaczyć... Teraz tak, muszę zrobić i obróćmy rotundę. O. Świetnie, teraz już wiesz, jak operować rękawem. Kurde, nie powiem, żeby to było takie proste. Pamiętaj, że normalne wejście na pokład zajmie pasażerom trochę czasu. Czekając na nich, możesz wykonywać inne zadania związane z tym samolotem. Do zobaczenia później.
dobrze, było mi bardzo miło. Trochę to potrwało, ale się udało. Także trzymajcie się, zapraszam na kolejne szkolenie z cyklu AirPod Sim. Do następnego, pozdrawiam, cześć!